22 kwietnia 1991 roku na osiedlu Rusa przy szkole podstawowej numer 6 komisarz Marek Bronicki razem ze swoim kolegą z Wydziału Kryminalnego zatrzymał seryjnego zabójcę i gwałciciela Tadeusza Kwaśniaka. Zapraszam Was do obejrzenia wizji lokalnej, w czasie której oficer przedstawi, jak dokładnie wyglądała ta niespodziewana policyjna akcja. Wyszliśmy ze szkoły po rozmowie z dziećmi. Dzieci nam opisały sylwetkę tego mężczyzny, który je rano zaczepiał. Dokładny opis odzieży, sposobu, jak się zachowywał, a przede wszystkim ubioru. Ubiór był bardzo charakterystyczny, z charakterystycznymi śnieżno-białymi butami. To był element najbardziej rzucający się w oczy. Miał też swoją aktówkę, taką typu kwadraciak, teraz już taki się nie nosi, a wtedy to były modne. Tą aktówkę do tych białych butów, czarnych spodni, no bardzo kolorowo ubrany, charakterystycznie, dzieci dość plastycznie to opisały. No i postanowiliśmy, że dzieci wsiądą do radiowozu i objedziemy sobie okolice. Być może napotkamy go, być może jeszcze w okolicach się kręci. Dzieci miały ostatnią lekcję, pakowały plecaki. Kolega Marek stał przy drzwiach z panią pedagog, czekając na dzieci, które miały wyjść z klas. A my z Włodkiem, jako że już mieliśmy pełen opis napastnika, na tego człowieka podejrzewanego, wsiedliśmy do samochodu, żeby nadać komunikat, jak jest ubrany, w którym miejscu był widziany, w jaki sposób zaczepiał chłopców. I staliśmy dokładnie w tym miejscu radiowozem. Dokładnie to jest to miejsce. Przód samochodu był skierowany w kierunku szkoły. Natomiast nieopodal, teraz troszeczkę to inaczej wygląda, ale kiedyś to był pusty teren. Nieopodal przebiegała ścieżka osiedlowa, tak mniej więcej jak się kończy ten zielony płot. Tam biegła ścieżka, no i tam zobaczyliśmy przechodzącego mężczyznę, który świecił po prostu tymi swoimi białymi adidasami, co było z daleka widoczne. Wspomniałeś mi często o tym jego charakterystycznym kroku. Tak, tylko ten krok z tej perspektywy jeszcze nie był widziany. Okay. Ten krok dopiero zauważyliśmy, kiedy zajechaliśmy za nim, bo on cały czas się przemieszczał. My tu jeszcze siedzimy w samochodzie, trzeba było odpalić ten samochód, trzeba było te kilka sekund na manewrowanie, żeby tam podjechać. I on już zdołał się przemieścić trochę dalej. Od razu go rozpoznaliście? Nie byliśmy w tym momencie pewni. Ja tej pewności nabrałem w momencie, kiedy już zajechaliśmy na tą ścieżkę, po której on się poruszał, i zobaczyłem go od tyłu, jak w sposób charakterystyczny idzie, jak powłóczy jedną nogą, widać po jakimś urazie. Nie był to jakiś taki krok kulawego człowieka, tylko to był takie właśnie powłóczenie tą nogą. Lekkie, delikatne, ale ja po tych wszystkich przesłuchaniach świadków, którzy go widzieli w pobliżu miejsc zdarzeń, miałem już przeświadczenie, że właśnie tak, a nie inaczej on się porusza. Jeszcze chciałem zatrzymać się na chwilę przy tym momencie, kiedy ty nadajesz, czy kończysz może już nadawać ten komunikat dotyczący jego wyglądu. Twój kolega, który siedział przy kierownicy, bębni palcami o kierownicę i nagle zagaduje ciebie, że widzi chyba człowieka, który jest podobny do tego z rysopisu, tak? Tak, bo on mówi, patrz, i tu pewien pada wyraz, brzydkie słowo. Brzydkie słowo. Ten też ma białe buty. I to był tak charakterystyczny moment. Dzień, w którym odbyło się to zatrzymanie, bardzo przypomina dzisiejszy dzień. Było ostre słońce, piękna widoczność, nie było żadnych opadów, nie było wiatru, nie było żadnych przeszkód atmosferycznych i myśmy mieli ten widok niezmącony niczym. Pięknie to było tutaj wszystko widoczne. No i z daleka te rzucające się w oczy białe buty,
które zwróciły nam uwagę, a jeszcze niósł właśnie od naszej strony, w prawej ręce. On przechodził z lewej na prawą w stosunku do nas stojących w samochodzie. W prawej ręce miał tą aktówkę swoją, brązową. I ta aktówka też była charakterystyczna. I dwie rzeczy. Białe buty i ta kwadratowa aktówka no zwróciły i musiały zwrócić uwagę. Tym bardziej, że byliśmy bardzo świeżo, świeżutko po opisie, jaki nam dzieci zaserwowały o tym mężczyźnie, który ich tutaj w okolicach zaczepiał. Co poczułeś, kiedy ten mężczyzna się wynurzył i zobaczyliście jego białe buty i ten charakterystyczny My spojrzeliśmy po sobie i właściwie już nie trzeba było nam mówić, nam prowadzącym sprawę, którzy wiedzieliśmy, o co chodzi. Myśmy to tym swoim drugim policyjnym zmysłem, czy szóstym policyjnym zmysłem, od razu włożyliśmy się sobie do głowy, że to może być on. Oczywiście nigdy się nie ma pewności, ale to było zbyt charakterystyczne, zbyt pasujące do tego opisu, który przed chwilą usłyszeliśmy od tych dzieci. To tak jakoś naturalnie wyszło. Tylko Włodek po prostu bez słów, bez niczego odpalił samochód i ruszyliśmy. Tak. To jest ścieżka, którą jechaliśmy samochodem, goniąc tego mężczyznę, którego przed chwilą widzieliśmy, jak szedł z lewa w kierunku tamtych bloków. Tutaj była ścieżka, w tej chwili jest to już inaczej zagospodarowane, ale ścieżka biegła od tamtych bloków z prawej strony i łączyła się z tą drogą, którą w tej chwili podążamy. Tutaj jeszcze jechaliśmy na silniku, ponieważ ten mężczyzna cały czas, nie zatrzymując się, szedł. I zdołał dojść mniej więcej do tego miejsca, gdzie widać ten pomarańczowy kosz. Aha, czyli spory kawałek przeszedł. Spory kawałek przeszedł. Także zanim dojechaliśmy, to on już pokonał szmat drogi. Mniej więcej w tym miejscu wyłączyliśmy silnik samochodu i już bez silnika, siłą rozpędu, żeby nie wzbudzać hałasem jego czujności, dojechaliśmy za nim. On was nie słyszał? Nie czuł was? On nie, ponieważ on się rozglądał w kierunku placu, na którym pojawiały się dzieci wychodzące na dużą przerwę i on zwrócił uwagę właśnie na tą gromadkę dzieci, które wychodziły ze szkoły tamtym wyjściem, które widzimy przed nami. Nie było tam płotu, nie było przeszkód żadnych, żeby dzieci wypadając na przerwę od razu znalazły się tutaj na tym boisku. Rozumiem, że w tym miejscu doszło do zatrzymania, tak? Tak, mniej więcej na środku pomiędzy tymi dwoma lampami, jakie tutaj widać. Nie pamiętam, czy te lampy wówczas były, czy nie. Natomiast dróżki te osiedlowe, tak, to są stare. One jeszcze pochodzą z tamtych lat. To tutaj nic nie zmieniono. I on szedł tą drogą w kierunku tego wysokiego bloku, jaki tutaj widzimy. Jak wyglądało to zatrzymanie? Opowiedz parę zdań. Toczyliśmy się tutaj z tej strony, w tej chwili, z perspektywy mojej, z prawej strony w lewo. Mniej więcej będąc na tym łuku tej ścieżki, który tutaj widzimy, Włodek wyłączył silnik i dalej toczyliśmy się już po cichu, siłą inercji, siłą rozpędu za nim, żeby nie wzbudzać jego podejrzeń, że coś za nim może jechać, bo baliśmy się, że on nagle podejmie decyzję i ruszy w kierunku dzieci, które tutaj się pojawiły na dużą przerwę i znajdziemy się w sytuacji zakładniczej, że on na przykład chwyci jakieś dziecko i
i będzie chciał go wykorzystać jako zakładnika. Tego się baliśmy najbardziej. Dlatego dojeżdżając do tego miejsca, no mniej więcej tutaj w tym miejscu, samochód cały czas tracił swoją prędkość, a ten nasz mężczyzna, którego już no, w tym momencie ja to byłem pewny, że to jest on, to ten mężczyzna mniej więcej tutaj w tym miejscu był, a ja może gdzieś w tym miejscu wyskoczyłem już z tego zatrzymującego się samochodu i pobiegłem za nim, żeby posiadać taki element zaskoczenia. I także on został od razu obezwładniony chwytem policyjnym, sprowadzony do ziemi. W tym czasie Włodek wyszedł za kierownicy, pomógł mi i go zaprowadziliśmy do samochodu. Odbyło się to bardzo szybko. On w ogóle nie stawiał żadnego oporu w tym momencie. Był zszokowany, zdziwiony. Zadałem mu tylko pytanie, skąd tutaj się znalazłeś? A on mówi, z Zielonej Góry. Mówię, jak z Zielonej Góry i tu jesteś? Bo ja mam znajomych w Antoninku i przyszedłem z Antoninka. No i tu już mi nie grało. Za daleko jest Antoninek, żeby stąd przyjść pieszo. Ale on po prostu był zaskoczony takim pytaniem, nie wiedział, co odpowiedzieć. A faktycznie miał w Antoninku znajomych. A co z dziećmi? Dalszy. Czy one widziały, co się dzieje? Ja podejrzewam, że nie. One były zajęte jednak bieganiem. Może się zdziwiły, że samochód tędy jedzie, bo tutaj samochody nie jeździły tą ścieżką. Ale samo zatrzymanie, no nie powiem, było błyskawiczne. Błyskawicznie doprowadziliśmy go do samochodu. Usiadł na tylne siedzenie, ja już zacząłem go tam przepytywać, a Włodek tyłem wycofał tutaj, nawrócił i pojechaliśmy w kierunku szkoły. Tam przy szkole dzieci chyba zwrócił na was uwagę, prawda? Dzieci dopadły do radiowozu przy szkole, ale my nie mogliśmy dopuścić do tego, żeby one oglądały tego człowieka, bo by nie udały nam się rozpoznania, ale jeden z chłopców mówi, to ten. Co wtedy czułeś? Ja byłem pewny w momencie zatrzymania, po pierwszych pytaniach, że jak on się gubi, to on... Każdy człowiek by zareagował, co się stało, dlaczego, co, kto ty jesteś? On nic, nie pytał o to. On nie pytał o to. On tylko szukał tego swojego wytłumaczenia. To wytłumaczenie było naciągane. No to było od razu. I właśnie ta spontaniczna taka wypowiedź mnie utwierdziła, że to jest on. Wygląd, sposób chodzenia i brak wytłumaczenia, dlaczego się znalazł w tym miejscu. Być może, Marek, to dla ciebie jest normalne, ale dla mnie i dla naszych słuchaczy fakt, że ktoś zatrzymał, że ty zatrzymałeś osobiście seryjnego zabójcę, jest faktem wstrząsającym i w związku z tym jesteśmy bardzo ciekawi, co ty czułeś, czy ty w ogóle coś czułeś, czy... No to jest czy adrenalina to. Adrenalina. Adrenalina. A bałeś się? Nie bałem. Bałem się innej rzeczy. Bałem się, że on dzieci mi ucieknie, że on ucieknie w kierunku dzieci, że jestem zbyt słaby fizycznie, żeby go zatrzymać, no ale mój partner Włodek był potężnej budowy. Wydawało mi się, że nic nie grozi, jeśli on będzie gdzieś tam blisko. On bardzo szybko opuścił samochód, mimo tego, że jego rozmiary Wikinga nie pozwalały mu na szybkie opuszczenie samochodu, a on był jednak zwinny, wytrenowany, no znalazł się bardzo szybko przy mnie. Także no, w tym momencie to już wiedziałem, że ten człowiek nie ma szans, że jest zatrzymany skutecznie. Mam jeszcze jedno pytanie, bo tutaj przyjechaliście we trzech, wasz kolega rozmawiał z panią pedagog. A co on wtedy robił, kiedy byście ruszyli samochodem? On się zdziwił, co się stało i on parę kroków przeszedł w naszym kierunku. Jak już wracaliśmy, no to on był kilkanaście metrów przed tą szkołą. Także on się zdziwił, no ale jak już widział, że kogoś tam mamy na tylnym siedzeniu, to już wiedział, no bo to jest... No, rutyna. To jest doświadczenie. On jednak wiele lat pracował. Czyli co, wrzuciliście
kwaśniaka do samochodu. On był zakajdankowany? W tym momencie jeszcze nie. Kajdanki mu założyliśmy tam przy szkole. Rozumiem. Czyli ale był samochód. Tak, ale ja siedziałem z nim na z tyłu samochodu na tylnym siedzeniu. Trzymałeś go jakoś specjalnie? Tak, tak, tak. Trzymałem go za ubranie. Że on, nie no, wtedy to już nie miał szans. Tam te drzwi mają rodzicielską blokadę, także ja siedziałem z jednej strony, z drugiej tam, gdzie blokada była, to nie miał szans, żeby wydostać się już z samochodu. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak on pachniał? Pamiętasz? Tego nie pamiętam w tym momencie, ale wydaje mi się, że on był wyperfumowany, ale to były takie perfumy typu Przemysławka. Przemysławka, tak. Jak Barst. No tak, tak, takie... Woda toaletowa. No takie, że tak powiem, nie za drogie. Dobrze. Nie za drogie. Ale faktycznie on się perfumował zawsze, na przykład jak przychodził na przesłuchanie, tak. To był przygotowany, wyperfumowany zawsze. No taki, chciał być elegancki. Schludny człowiek. Tak. No dobrze, to tutaj się jeszcze, Marku, na koniec zatrzymajmy. Czyli co, wycofaliście samochód, podjechaliście tu pod szkołę, tak? Tak, jechaliśmy pod szkołę. Marek czekał mniej więcej tak przy tej, jak stoi ta latarnia. Nie pamiętam, czy ona była, czy nie. Takich szczegółów nie pamiętam, ale mniej więcej tutaj. Zdziwiony, że myśmy tak nagle odjechali, ale natychmiast zrozumiał, co się stało, kiedy zobaczył mężczyznę na tylnym siedzeniu, który... Miał białe buty. No, jeszcze on nie widział tych białych butów, ale ja otworzyłem drzwi, Marek usiadł, ja z przodu i nadawałem komunikat, że mamy podejrzewanego człowieka, został zatrzymany i odjeżdżamy do komendy, żeby inne patrole wiedziały, ale nikt nie zjechał. Mimo tego, że otrzymali taką informację, nikt nie zjechał, bo nie było pewności, czy to jest ten sprawca, czy na pewno tego człowieka mamy. To jednak trzeba zebrać porządne dowody, żeby można było przedstawić zarzuty, ale no, z tego doświadczenia, jakie mieliśmy w trójkę, to myśmy byli na 100% przeświadczeni, że to jest ten odpowiedni człowiek zatrzymany, ale inne patrole tego nie wiedziały. One pozostały w terenie i nadal przeszukiwały, przeczesywały osiedla ratajskie, a nóż się gdzieś tam natknął na człowieka, który odpowiada recepisowi, jaki podałem przez radio. Czyli trzeci kolega wsiadł do samochodu i ruszyliście, tak, do komendy. I ruszyliśmy do komendy. Ile wam czasu zajęło dotarcie do komendy? Och, jakieś 15 minut, może 20, nie dłużej. Co potem się działo z podejrzewanym? No później przeszukanie oczywiście. W pierwszej kolejności musiał być przeszukany, czy nie ma jakichś niebezpiecznych przedmiotów. Myśmy podejrzewali, że może mieć pistolet, no bo z przesłuchań świadków wychodziło, że gdzieś tam padł strzał. Nie wiedzieliśmy tylko, z jakiej broni. Baliśmy się, że ma przy sobie. Okazało się, że nie miał. Natomiast w aktówce miał kilka noży, dwa czy trzy, nie pamiętam, dość ostre. No i no to jest rutynowa czynność przy zatrzymaniu, że się przeszukuje osobę, najpierw to, co ma przy sobie, później bagaż, jaki przenosił. To też dość barwna historia z przeszukaniem jego teczki. Właśnie, to aktówki. Może opowiedz tę anegdotkę. To jest niesamowita rzecz, bo kiedy pamiętam, że to ja przystąpiłem do przeszukania tej aktówki, otworzyłem, no i patrzę, że jest wypełniona w 100%. Tak zwany współczynnik wypełnienia był 100% dla mnie. Niesamowite to było. No i zacząłem wyjmować wszystkie rzeczy po kolei, kładąc na stół, opisując. No to trwało dość długo. A następnie chciałem te rzeczy z powrotem zapakować do torby
zamknąć, no i umieścić w szafie depozytowej. No ale nie udało mi się nawet w połowie wpakować tych wszystkich rzeczy, które podczas przeszukania z tej torby wyciągnąłem. No i w tym momencie zatrzymany mówi, to ja pomogę. I tak ułożył to wszystko w swoim miejscu, w tak szybkim tempie, że po chwili już ta teczka znowu była spakowana i możliwa do zamknięcia. Tak, to niesamowite. Dla mnie to było niemożliwe, a on to w kilka sekund zrobił. To też jest dość dziwna historia, ale... No, jakoś charakteryzująca chyba. Charakteryzująca, bo on był pedantem w każdym calu. Okej, bardzo Ci dziękuję, Marku. Dziękuję. Panie komisarzu, za przypomnienie tamtej historii. Do zobaczenia. Cześć. Moje drogie, moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał, amatorski co prawda, pozwolił Wam lepiej rozeznać się w tej niezwykle ważnej scenie. Jeśli nie znacie tej sprawy albo nie pamiętacie jej dobrze, to zapraszam do wysłuchania moich podcastów. Przy okazji informuję, że za jakiś czas pojawi się moja nowa trukrajmowa książka, w której znajdzie się rozdział poświęcony śledztwu o kryptonimie Zemsta. Znajdziecie w niej sporo nowego i niezwykle ciekawego materiału, pozbawionego elementów fikcyjnych, które pojawiły się w książce Mężczyzna w białych butach. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.